Witam wszystkich, z tej strony Krakus. Dzisiaj jest niedziela i ja jak zwykle jestem w pracy. Słuchajcie, plan na dzień dzisiejszy to rozwieźć jak najwięcej nawozu do Tarporley, dlatego że wczoraj po prostu nie udał się mój plan. Miałem do rozwiezienia 6 ładunków, udało się załatwić tylko 4. Najpierw były problemy z pompą na załadunku, potem były korki, ludzie po prostu w weekend często jeżdżą trasą, którą ja wczoraj miałem, na jakieś kampingi czy gdzieś tam. Po prostu wygląda na to, że wirus pomału się kończy i nawet w sobotę dopadły mnie niezłe korki. Towar załadowany i spotkałem kolegę tutaj na załadunku, także zapytałem się go, czy na mnie chwilkę poczeka, żebym mógł jechać za nim na farmę, bo nie wiem, gdzie ona jest. Także dzisiaj na luzie, na spokojnie, on tam już był, także pojadę sobie pomalutku za nim. Dlatego właśnie zdecydowałem się jechać za kolegą, bo właśnie minąłem farmę i ciężko byłoby znaleźć tutaj tego kierowcę, który rozpryskuje. Co prawda mógłbym do niego zadzwonić, ale ja tu w ogóle nie znam okolicy, a jak widać nawet taki labirynt tutaj, dosyć wąsko. Teraz przynajmniej macie fajny widok z perspektywy z tyłu, jak to wygląda, jak jedziemy, ile drogi to zajmuje. Więc jakieś auta, które nas tutaj chcą wyprzedzać, czy druga ciężarówka, naprawdę nie jest na rękę. A czasem dobrze jest jechać za jakimś kolegą, dlatego że zanim ja bym tu dojechał, on być może by wracał i byłby problem. My byśmy się tu po prostu nie wyprzedzili, także nawet nie ma tutaj gdzie zjechać. Więc dzisiaj tak prawdopodobnie będzie wyglądał dzień. Będziemy sobie jeździć w konwoju. Jest nas w sumie 4, więc nie wiem, jak to zrobimy, ale jakoś to będzie. Jest i Will, nasz kierowca, zadowolony jak wszyscy. Słuchajcie, naprawdę mamy tutaj fajną ekipę. Także ja właśnie rozładowałem pierwszy ładunek, teraz trzeba wrócić po następny i okazało się, że wracam w to samo miejsce, aczkolwiek na farmę, więc zobaczymy, jak pójdzie z następnym. Dobrze, także mój kolega już odjechał dawno, ja wyładowałem zaraz po nim i nie jestem pewny co do powrotu, ale wpisałem w nawigację, niby pokazuje cały czas prosto, aczkolwiek popatrzyłem na mapę i dojadę tutaj do crossroads, czyli do skrzyżowania i pojadę sobie w lewo, bo wydaje mi się, że właśnie ta droga doprowadzi mnie na 51. Mogę się mylić, zaraz się to okaże, także zobaczymy, czy mam rację, czy nie. Na następnym ładunku już będę wiedział, gdzie jechać, także fajnie czasami jest za kimś po prostu podjechać w pola, bo ktoś może już tutaj wcześniej był, tak jak w tym przypadku. Tutaj kolega, który ze mną jechał, już był w tym miejscu, także nie było problemu, nie było żadnego zamartwiania się co i jak. A sami widzicie, że jest tu tak dosyć ciasno, jest labirynt taki trochę i przede wszystkim trochę wcześniej była farma, więc gdybym za nim nie jechał, to prawdopodobnie zaryzykowałbym i wjechał na farmę. No ale okazało się, że akurat jechał w tą stronę, także super. Tymczasem lecę po drugi ładunek i ten właśnie drugi ładunek pojedzie na farmę, także zobaczymy za niedługo jaki będzie tam dostęp i jak to się potoczy przy następnym ładunku. Zostańcie ze mną do końca. Załadowałem następny ładunek, jadę już w stronę farmy na Woodland, czyli do Tarporley. Zobaczymy jak to pójdzie tym razem i mam tam jeszcze dzisiaj 3 ładunki, także myślę, że dzisiaj czeka mnie dosyć długi dzień, bo dopiero robię drugi, a jest już prawie 10. Jeszcze po drodze muszę stanąć na przerwę na pół godziny, a potem zrobię sobie następne pół, jak mi się będzie kończył czas jazdy, bo mam jeszcze 2 godziny 20 minut, także spokojnie objadę na tą farmę i być może jak będę wracał, to po prostu stanę, wyzeruję czas jazdy, żeby już do końca dnia, żebym nie musiał się tym przejmować. Kolega, który jechał ze mną rano, już jest tam na miejscu i właśnie dostarcza ostatni ładunek w te pola, które widzieliście niedawno, aczkolwiek do mnie dzwonił kierowca traktora, powiedział, żebym się nie spieszył, bo jak tylko rozładuje cysternę, to musi spakować cały ten sprzęt, tą pompę, która jest rozłożona w polach i musi to zawieźć na farmę, bo po prostu tam gdzieś będziemy teraz spryskiwać, także prosił mnie, żebym się nie spieszył, więc ja sobie po drodze stanę na przerwę i pomalutku do niego dojadę, najwyżej poczekam na niego na farmie. Dobra, ja się zbliżam do celu. Jadę w sumie z głowy, więc jeżeli pamiętacie tą drogę, to pomóżcie, bo ja tak chyba nie bardzo. Tutaj jeszcze wiem, ale potem jest taki mały labirynt w tym lesie. Mam nadzieję, że dobrze skojarzę ten zakręt. Tam był gdzieś zakręt w lewo, więc obym to tylko dobrze pamiętał. Do tego momentu tak pamiętałem. Później tak sobie myślałem, zaraz przed tym rondem, co tam było wcześniej, czy aby na pewno pamiętam tą drogę do momentu, dopóki nie dojechałem do tego zakrętu, bo to się tak czasem mówi, wydaje się człowiekowi, że pamięta wszystko i tak dalej, a potem zajeżdża i przyjdzie co do czego i nagle jest taki flashbang. Ze mną jest ten problem, że ja nie pamiętam, nie jestem wzrokowcem, jadę gdzieś nieraz po 3 razy i dalej nie pamiętam, czy to tędy, czy nie. Skupiam się po prostu na różnych innych rzeczach zamiast na drodze. Tutaj jeszcze pamiętam, właśnie ta górka była jechaliśmy tędy, to wszystko to jeszcze wiem. I zaraz jest zakręt w lewo. Przynajmniej tak mi się wydaje, że skręcaliśmy w lewo. Tutaj skręcaliśmy, są nawet ślady opon. Tak, Woodland. Także lecimy jeszcze kawałeczek. Tu gdzieś po lewej jest ta farma. Jest samochód Willa i jest też wjazd na farmę. Dobra, to tutaj lecimy. Tak. No to teraz zobaczymy, czy dostęp jest ok, czy nie. Bo czasem jest tak, że na tych farmach jest mało miejsca. Sami, jeżeli oglądacie moje filmy, to już będziecie wiedzieć, że na niektórych farmach ciężko się wywinąć. Ale tutaj widzę, jest naprawdę dużo miejsca. Pytanie tylko, gdzie on się ulokował z tą pompą. Nawet jakby tu coś poszło nie tak, to jest tutaj w prawo, można wykręcić, zawrócić, wycofać. Takie farmy to się szanuje. O, widzę, jest już nawet jeden z naszych. Także jak widzicie, dojechałem już na farmę i teraz zrobię sobie godzinkę przerwy, dlatego że kierowca traktoru rozpylił już ostatni ładunek w tamtych polach, co byliśmy rano, i teraz i tak muszę na niego czekać, nim on cały sprzęt przywiezie i zainstaluje tutaj gdzieś, bo dostęp na pola, które będzie spryskiwał, jest gdzieś od tej strony, od strony farmy. Także zaraz się okaże, gdzie on się tam usadowi. Ja teraz trochę odpocznę, zjem i za chwileczkę widzę się z wami, jak już będą kombinacje do podpinania do pompy, ale myślę, że tutaj raczej powinno być bez problemu. A jeżeli chodzi o tą ciężarówkę, co widzieliście przed chwilą, to Renault, to jest zapasowa ciężarówka dla kolegi, który dzisiaj też ze mną tutaj pracuje. Jego ciężarówka się rozkraczyła, padła mu skrzynia biegów, także plan jest taki, że jak naprawią jego samochód, raczej jego traka, to prawdopodobnie ja dostanę to Renault, także będzie coś nowego. Ja już patrzyłem na tą ciężarówkę i po prostu jest fajna, wygodna, większa i będę próbował porozmawiać z szefostwem, żeby mi ją po prostu dali. Rozmawiałem już z właścicielem tej ciężarówki, to są ci mechanicy, do których jeździłem dosyć często w niektórych odcinkach. Powiedzieli mi, że nie widzą problemu, żebym sobie podmienił te ciężarówki, aczkolwiek ona jest droższa, jeżeli chodzi o wynajem, także mój szef wciąż musi się na to zgodzić. Jeżeli nie będzie miał problemu zapłacić trochę więcej, no to ja już niedługo w odcinkach będę prawdopodobnie miał nową ciężarówkę. To jeszcze nie jest pewne, dlatego że nie wiem, czy się zgodzi. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, no to fajnie, bo ciężarówka jest po prostu lepsza, słuchajcie, znaczy lepsza, nie wiem czy technicznie lepsza, ale mam dostęp do USB i do AUX, czyli mogę sobie słuchać muzyki po prostu podczas jazdy, bo tutaj nie mam nic, radio przerywa i no wiadomo, im więcej takich dodatków, tym po prostu przyjemniejszy dzień, prawda? Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że ją dostanę. Jak tak, to zobaczycie ją w nadchodzących filmach. Powiem wam szczerze, że jest nawet ładne. Wymaga trochę czyszczenia. Zobaczcie, nie jest jakieś czyste, no bo dopiero po prostu je przywieźli. Dziwny taki design. Ale powiem wam szczerze, że fajnie, dużo miejsca, wymaga oczywiście odświeżenia. Tutaj jakiś duży pilot od muzyki czy coś. Ogólnie widzę, że dużo gadżetów, ale co najbardziej mi się podoba, to wejście USB i AUX, żeby ładnie grała muzyka, czego bardzo mi brakuje, bo w moim Volvo po prostu to nie działa. Także ja dalej kwitnę na tej farmie, są jakieś problemy z podłączeniem pompy i ogólnie z dostępem do pola, które będziemy spryskiwać. Kierowca, który tutaj ze mną jest, jeszcze nie zaczął rozładowywać. Ja już tutaj jestem około godziny. Także od razu zrobiłem sobie przerwę, więc czasy pracy, czasy jazdy mam wyzerowane. Zrobiłem sobie wydruk, żeby dokładnie sprawdzić moje czasy pracy i wyjeździłem dzisiaj już 2 godziny 56 minut. Pracy zrobiłem 2 godziny 29 minut i na przerwie stałem godzinkę. Także jeszcze czasu, a czasu. Z tego co się orientuję, to jak rozładuję ten ładunek, to pole będzie już skończone i tutaj już nie będę wracał. Dzwonił do mnie już kolejny organizator tego wszystkiego i powiedział, że jeżeli chcę dostarczyć jeszcze jakieś ładunki, to znajdzie dla mnie jakąś farmę, gdzie będę mógł je zawieźć, bo tutaj będzie po prostu koniec. Więc sprawa wygląda tak, że jeżeli tutaj jakoś w miarę szybko rozładujemy, to prawdopodobnie doręczę jeszcze jeden ładunek. W zależności jaka to będzie farma, to po prostu zobaczymy jak to pójdzie. A czykolwiek to wszystko jeszcze się okaże, jeszcze do mnie zadzwoni, bo zawsze jest opcja, że nie znajdzie miejsca na rozładunek i na tym będzie koniec. To dopiero dowiem się wkrótce. Jak rozładuję swój towar, to zadzwonię do niego i upewnię się, na czym stoję. Póki co dalej czekam, zobaczymy ile potrwa. Tutaj kolega musi wyładować, potem ja, więc myślę, że jeszcze tutaj godzinę, przynajmniej godzinę postoję. Rozładunek już trwa, kolega już zaczął, a tak naprawdę to kończy. A ja chodzę sobie tutaj po farmie. Fajna okolica. I on za chwilę się odpina. I moja kolej. W drodze jest już trzeci kierowca. Zaraz będzie na miejscu, także robi się tutaj mały trafik. Także jak widzieliście, ja już rozładowałem, było trochę problemów, ale nie związanych z samym miejscem, w którym rozładowałem, tylko chodziło o rurę, która doprowadza towar od pompy do traktora. Po prostu pękła, nie wytrzymała ciśnienia, więc kierowca traktora musiał założyć na nią łatę, co oczywiście trwało około 3 godzin, dlatego że później musieliśmy zorganizować jakieś klucze, żeby tam wszystko poprzykręcać. Także trochę zeszło, ale nie szkodzi, dlatego że dzisiaj nie mam jakiegoś tam z góry narzuconego targetu, czyli po prostu ja rozwożę dzisiaj ile chcę i mam czas na jeszcze 2 ładunki, natomiast te 2 ładunki pojadą na farmę, które pokazywałem już we wcześniejszych filmach, także jeżeli chcecie zobaczyć inne miejsca, inne przygody, to oczywiście zapraszam Was do oglądania moich poprzednich odcinków, a tymczasem tutaj będę się z Wami żegnał, dlatego że już dzisiaj nic nie będę w stanie Wam nowego pokazać, także jeżeli podobał Wam się ten filmik, to oczywiście zachęcam Was do wciskania łapek w górę, żeby dać mi znać, komentujcie moje filmy i oczywiście jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z następnymi. Dzięki Wam jeszcze raz wszystkim za uwagę i do zobaczenia już wkrótce w następnym odcinku.